What does the fox say? Cześć, z tej strony Sullivan, witam was bardzo serdecznie w nowej serii Luźne Granie, czyli w granie różnego rodzaju gry, tytuły, polecanie lub też po prostu granie, po prostu coś nowego, coś odejdziemy od tematyki Crazysa i Mass Effecta i zacznijmy coś nowego. Stwierdziłem, że wartym, godnym wręcz polecenia byłaby gra No More Hell, którą możecie kojarzyć chociażby u Bladiego, Bladeusza, który wielokrotnie grał z ekipą i dzisiaj sami zagramy tą mapę. Może was zachęcę do grania ze mną albo po prostu, że sami będziecie sobie grali. Ogólnie to jest tematyka, w której wcielamy się w survivorów. Mapy są od 1 do 8 graczy, którym po prostu staramy się przeżyć. Wypełniamy obiektywy lub po prostu bronimy danej strefy. No i cóż, znajdujemy się na mapie Zephyr, czy taką idealną, żeby nawet samemu ją przejść. Mamy niewiele broni, wywalmy sobie to i weźmy maczetę. Jedną z najlepszych broni w grze. I ruszajmy. Widzę, że moi znajomi tutaj, czy znajomi, po prostu towarzysze broni, którzy też chcą przeżyć, wzięli broń palną. Być ostrożnym. Jest trochę zombiaczków i trochę ciemno. Tak właśnie chodzi zombie. Dzięki gościu. No i oczywiście jest system ugryzienia, że tak powiem, krwawienia. Ogólnie to jest silnik Half-Life'a, więc jeżeli gracie w Garry's Mod, no to ta gra bazuje na tym samym silniku. To jest chyba 9. 2, 4, 7. Zobaczymy, czy jednak oni może znają kody, nie wiem, czy będzie im podawać. Bo niektóre mapy mają kody, trzeba znać, ale na pamięć, albo się po prostu generują randomowo. Ale to też nie jest super dużo. Zejdźmy na dół. Czyby ktoś mnie tu blokował? Więc chyba nas po prostu zombiaczki blokowały. Już myślałem, że to mój błąd jakiś. Press V! Press V! V! Press V! Dzieciak. Są nowi gracze. Jaki zombie się wciął w drzwi. Nie. Mamy coś? Nie. Trzeba kod znaleźć. Ale to tam, gdzie byliśmy, w tym biurze jakby. Tutaj ktoś na ostro napaskudził. Więc chodźmy na górę i poszukajmy tego kodu. Nic tu nie ma. Jest palpilacja, uwaga. Może to dobry kod im pokazałem, bo oni wpisali hasło, mogli wejść.
You bleeding man. Take it. Medkit, medkit, use it. Marken, medkit here, take it. You're red. Red color. Nasz przyjaciel jest, ma ten czerwony nick, co znaczy, że jest bardzo ciężko ranny. Nie musiałeś. Kościół strzelać. Aha, czyli będziemy otwierać to, ojene. Skakaniem nic sobie nie przyspieszyć, gość. Widać, że to nowy gracz. You can use the voice chat with X. Press and hold X to talk with me. And with other player. O, był zainfekowany. Why you kill yourself? You could use pills. Cały magazyn manek mamy. Gdzie to jest? I didn't hear you. It's something like your micro is broken or something like that. You can hear me now? Oh, I hear you now. Yeah, I hear you now. Wow, that's great. I died. I don't know how to respawn. You need to use pills because you was infected. Oh, I see. Yeah, zombie bite you. Ah, I see. Zombie bite me, I dead. How do I respawn? When I go to objective. Okay, thank you. Chyba gościu kurwa mu tutorial używa. Ja kompletnie nie widzę tej wrogów, jest dla mnie za ciemno. Ja sobie zszczytuję i sobie wezmę kurwa gościu. I will wait, it's okay. Grafika do pasy poziomu 120, jasno, proszę, bo tu jest za ciemno. A ja nie mam chwili. There's a lot of zombies, you need to take care. Typowy rusek. Ale cóż, raz i nic nie ma, po prostu, kurde, nie rozumiem ich tekstów. Gdzie to mogę użyć? Yeah, I'm here. You. I don't know where I must go. I don't remember where is my objective. Kurde, nie pamiętam, którędy się szło. Goście padli na samym początku, mało zabiłem, bo oni się pchali trochę na siłę, mieli broń. Mogłem równie dobrze się zabić, ale jednocześnie nie chcę. Hello, welcome to game grilled cheese sandwich. In this tribe is survivors when... what can I say? In some maps you can respawn all of the time in one place when you make objectives. When we need one more objective, then you will respawn and your friends.
Sorry for bad English. Okay, man. Hey, grilled cheese. I don't know where I must go, grilled cheese. Yeah, two new players, but I don't remember what I must do. Can you tell me when I can use this welder? Okay. No, I don't tell them. Too fast, they dead. Okay, I kill myself. Then you will learn some things. Yeah, I know. But I don't know where it is exactly, because I got this welder. In the servers. Oh, okay. Oh, hello, David. Shit, it's too dark for me. Here, on the right? Oh, yes. Oh, yeah, I see. Oh, god damn it. Hello, lady. Oh, no, it's not lady, it's just child. Okay, welcome to hell. No i zaczynamy tak porządną rozgrywkę. Jestem mocno ranny, zapewne. Pewnie żółty, no ale dam radę. Latarka zawsze się przyda. Thank you, David. Co do tego Davida, to my graliśmy już wielokrotnie razem, jesteśmy doświadczonych graczy. Ja, i teraz wiesz, goście, jak to jest zabierać. Kile. Tam sobie idą, to nie przejdziemy. Come here, guys. Here. No, dobrze napisał, bo to może przyciąć i zaciukać. I think one of them is AFK. I don't know where is another one. Oh, here. To Marken wyszedł w takim bądź razie. Bierzemy walkie-talki. Take pistol. Here.
Wpisuj, gościu. Ogólnie, jeżeli chcecie jakieś porady do gry, to zawsze możecie polecić jednym z tych graczy świadczonych, ale damy radę. No więc my musimy uciec pociągiem na tej mapie, ale jak widzicie, mam pod samą, jak wciskam i objective się pokazuje, czy musimy zajść paliwo, to uruchomienia generatora. Oho, i biegające są oczywiście. Przytul się, kurde. Przywal mu jeszcze raz. Gin, pajaco. Ogólnie ten system staminy jest, więc może to łatwo się zmęczyć. Na twoim miejscu, gościu, mam szczędzą tam amunicję, tylko na biegających. Not yet. I open it now. Dobrze, nie było nie wyrzucać jeszcze tego. Ścierwa. Oho, paliwko. Mamy tutaj. To się raczej nam więcej nie przyda. Jakieś mięcho tam utknęło. O kurka biegająca. Widzę cokolwiek. Nie lubię ciemnych map, ale niestety ta gra charakteryzuje się bardzo dużo ciemnością. Już tam dzieci, kurde, są nawet. Z wakacji już wracają. No tak szczerze, no po prostu są chore. Gra ma swoje lata. Bo to było jakieś modyfikacje do Half-Life'a. O, i jedziemy za nim. Nawet specjalnie wystrzelę sobie w ciemno. Sobie idziemy, zombie nam biegające za nami, nic sam nie zrobił, gorzej jak stoję przodem do nich. Oho, wielka mowa. Zobaczycie, jaka będzie fajna kolekcja za nami. Już widzę, kurka, rurka. Cóż, ja przeszedłem tę mapę wielokrotnie, ale i dalej taka, żeby wam pokazać co nieco tę grę. Zaraz odwracamy się za 3, 2, 1. No i o to chodzi. O, dziecko biegnie, super. Padnij, padnij, pachorze. Watch out, guys. The train is coming. See, you are infected. I got pills for you. If you need. Ah, you got one. Okay. How do I use it, man? Press one, click on this and left button on mouth. Use it?
use these pills? When you got animation when you use pills. No. You use it? Yes? What do I click to use it? Left button on mouse. I don't think it doesn't work, so I guess I don't need it. Oh, okay, so you don't infect it. So good. Come on, guys. And everyone ready to move? Use radio, man. All aboard! No ruszamy. Mam nadzieję, że go nie zabiłem. O kurde, jak się przestraszyłem. David, what was that? Why are you trolling, man? To anyone left out there, get on the train now. Okej, no było całkiem dobrze. Udało nam się większości osób uciec, to chyba tylko Dina nie dał rady. No, you don't. Okej, let's change map. Zróbmy sobie call vault. I weźmy sobie inną mapę. Arplay bym wziął. Gdzie jest Arplay? To jest. Nie zmieniamy. To będzie inny tryb. Bo są dwa tryby w No Room Hell. Przetrwanie, czyli robienie obiektywu, bym uciec z mapy. I druga to jest defensywa, czyli bronienie konkretnego checkpointa przez tam 10 fal i potem dopiero ucieczka. Czasem łatwa, bo tylko pójść do ciężarówki, a czasem trzeba jeszcze się przebić gdzieś. W tym przypadku będzie to ciekawa mapa, bo to będzie most i system barykad. Good. No jak? Okej, okej. Łom. Wiesz, co się da, to przynosimy. Bo ogólnie tutaj jest duża mapa i jest miejsce, gdzie się bronić. Czyli na przykład punkt A. Wszystko tam tutaj widzę punkt, który mamy do obrony. Jednak mapa czasem jest większa i czasem trzeba poeksplorować, żeby przynieść więcej zapasów. Bo to, co macie tutaj, to jest malutko. To jest tak naprawdę się oszczędza. By wystarczyło na późniejsze fale, bo z każdą falą będzie coraz więcej zombie i będą coraz gorsze. Czyli na początku będą zwykłe, potem będą już biegające i to jeszcze bachory najgorsze. Co się da to nazbierać? Bandaż, nóż, amunicja. Lepiej sobie tutaj wychodzą zombiaki. Trzeba dobrze się przyglądać. Zdjęcia rodzinne. Knife jest bardzo słaby, więc nie potrzebujemy go. Zdaliśmy apteczkę. Bandaże mamy, pilsy. Ja lubię bawić się w takiego zbieracza, który przynosi. Nie wiem, o czym on mówi aktualnie. O, welder. Póki nie znajdę wszystkiego, co się tylko da, nie wrócę. Młotek najmniej potrzebny akurat. Okej. Przenosimy. I'm collector. I go find some weapons.
I found cutting torch. Sniper rifle. Ammo. Niech ogólnie powinien używać broni ręcznej, bo to naprawdę są fale, których taka ta amunicja by się przydała na później. O, wy znaleźli kolejną partię. Odblokowali tu. Czy możemy iść na drugą stronę? Helikopter tu rozwalony. Trochę zombiaczków. To zabił Dina. No jak używa amunicji specjalnie do strzelania, no to się nie dziwię, że zabija. Walnijmy go. Ogólnie, au! Błąd zrobiłem, bardzo duży błąd. No, gościu. Dobra, zabije się. Nim fala się zrobi nowa. Bo szkoda, bo z każdą falą to bo każdy fal można się zrespić, nie? Więc wolę się zaciukać. Lepiej się zabić, niż zmarnować pilsy i inne rzeczy, bo późniejsze fale będą znacznie gorsze. Wolałem się zabić po prostu. A mój błąd był taki, że on stał na torach i ja nie uderzyłem dobrze, no z dziwny hitbox wtedy. Taki specyficzny. I dlatego no po prostu tak zrobiłem, a nie inaczej. O! A tutaj widzimy taką łódkę. Mam wolną kamerę, to pokażę. I na tej łódce jest taka skrzyneczka, w której są worki. Dzięki workom możemy na przykład zresetować, że tak powiem, odnowić HP, czyli życie zona. Bo widzicie, on ma 100%. Tu na lewy górny ruch, tutaj jak myszka jest, to tutaj jest takie 100%. Jeżeli zombiaki będą tam, czy tutaj stały, a nie będzie żadnego gracza, albo będzie za dużo zombiaków, to zombie będzie traciło życie. Jeżeli spadnie do zera, to przegramy. A dzięki tym workom możemy odnowić chyba o 25%. Okej. No i się zrespiłem. Weźmy ten torcz, zakrwawiony calutki. Widzę, że nie tylko ja się zabiłem. Chyba, że to moje ciało to leży akurat. No moje. Zobaczmy, czy to jest ta ukryta tajemnica. Naprawdę trzeba żółty klucz specjalnie pod to? Tak, trzeba żółty klucz. Weźmy to. Przeszukajmy basen. O kurka. Między was tu mama nie miała? Z Davidem idziemy. Wiedziałem, że on to znajdzie. I odblokujemy ukryty sekret i jednocześnie ukryte zasoby. Bo każda mapa ma takie miejsce. Blady gra przede wszystkim mapy, których się przechodzi, że tak powiem. Przetrwanie, a nie grał obrony. Jeżeli grał obronę, to tylko jedną mapę. Spierniczamy stąd. Jesteśmy w takim ukrytym miejscu. Zbrojowni. Fajnie, co? Wszystkie bronie, amunicja. Do wyboru, do koloru. Simonów, moja ulubiona broń. TNT, grenade. Tak, to TNT z Minecrafta, dosłownie.
No i taka fajna oto zbrojownia, że mamy bronie, mamy shotguny, wszystko. Więc... Inni pewnie nie wiedzą o tym. Ewentualnie wiedzą, ale... Zapomnieli. I ruszamy. Przedzimą osobę broni ręczną. Oj, nie wzięli tego silniczka. Znajdźmy go. To będzie taka pułapka, bo są też pułapki. Jest bardzo dużo map różnych, tych, którym fajnie by się grało z innymi, szczególnie z kolegami, bo jest czat głosowy. No i przechodzimy te fale. Tutaj przychodzą te zombie, nie trzeba się spieszyć, nie ma, oni tu się zrespią, bo będzie nie za ciekawie. Idziemy z tym. Opuszczony basen. Czy pływalnia po prostu. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo wiem, że jeżeli nagrywam OBS-em normalnie, to głos średnio mój słychać. Ale jak przybliżę, trochę lepiej. Czasem człowiek nawet nie wie, że się oddali buzi od mikrofonu. I czasem muszę włączyć inny program, który nagrywa oddzielnie dźwięk, czyli który idzie do mikrofonu, mogę podboostować wtedy. To idzie tutaj. Zamyśliłem. Hey, no! Sorry, man. My fault. I don't remember, I was thinking I could active myself. So sorry. No to już zrobiłem błąd. Ja sobie takie doświadczenie ze mnie grać, że zapomniałem dużo rzeczy. Nie ma to jak bagnet używać. W czasie pierwszej wojny światowej. Trochę brutalna gra. Trochę. Muszę uważać, żeby mnie nie chapnął, bo jak chapnie mnie, to po mnie. Bo one mogą łapać i gryźć, albo uderzać. Co jest gorsze? Gorzej jest, jak cię złapie, szczególnie jak jest taka kubka, ale czasem też wkurza, jak on zamiast cię próbować złapać, to on kurna ci uderza na daleki dystans. Mają daleki zasięg zombiaki. Bo można odpychać, a to, że mam bagnet, to ja po prostu jakby wbijam. Tylko co widzicie, blisko, ale nie chcę też być tak blisko, żebym mnie złapał po prostu, nie? Oszczędzam dzięki temu amunicję, która jest normalnie na wagę złota. To nawet to, że mamy tu zbrojownię, to nie oznacza, że będzie kolorowo, prawda? Oho, było, bardzo było blisko. Co z tym poradzimy? Ale nigdy nie ignorujcie nawet takiego pojedynczego zombiaka, bo jak pójdziecie tak naprzód centralnie, uderzycie, a nie zadacie mu śmiertelnych obrażeń, to was schapnie albo zacznie tłuc. A damage on zadaje kolosalny, jak na zombiaka. Dobra, przeładujmy, bo i tak magazynek maksymalnie to 10 naboi, więc będziemy mieli trochę wolnego miejsca. Teraz pytanie, gdzie będzie zrzut? No i są zrzuty takie, oczywiście to też trochę daje, ale jednak no... To nie jest tak, że dadzą wam kurna najlepszą broń od razu, znaczy to zależy, losowo daje nam zrzuty. Typowe te linie wysokiego napięcia. Słyszycie takie serduszko głośno moje, to oznacza, że jestem zmęczony, męczona postać, nawet poruszam się wolniej. Ogólnie jest, mimo więcej rzeczy, tym wolniej się poruszam. Dobra, co my tu mamy ciekawego?
mi chociaż te naboje. Gen Therapy. Przez to nigdy się nie przemienimy. To jest rzadkie dosyć. Nie mam miejsca na jakoś. Tutaj jest broń ręczna, ale to jest taka, wiecie, powolna bardzo. I jak będzie dużo fal, no to nie będzie tak łatwiutkie. Oho, oho, biegnie tutaj przyjaciel. Uff, ryzykowałem, ale słychać było naparzanie przez chwilę przycisk. Kurde, za nisko wycelowałem, przez tę deskę rozwaliłem i widzieliście, co ten zombie bieg robił. Bieg kurde jak po bułeczki z Lidla. A, jakieś światło. Bałem się, że tu chodzą leżące, bo są leżące zombiaki. Pełzacze tak zwane. Ten szybko się porusza. W ogóle zombiaki są głupie, możecie chodzić wokół nich o tak dookoła, albo nawet je mijać. Oho, i to po prawej stronie ekranu pojawiło mi się, że dostałem darmowe życie. Niektóre serwery to posiadają, że za to, że zabijesz dużo zombiaków, czy co najmniej tam 40, to dostajesz hapsa, respawna, jeżeli po prostu umrzesz, się zrepisz od razu, a nie będziesz czekał do końca fali. To nie jest najcięższy poziom trudności, jest chyba to normalny, ewentualnie hard, bo nightmare to jest najcięższy, gdzie nie ma takich wspomagaczy. Dobrze jest, czwórkę sobie poradzimy. Bo w jedynkę nie da się obronić lokacji i samemu zdobyć surowce. Dwójkę to jest już wyzwanie, ale bardzo ciężkie. W trójkę na stówę się uda, a w czwórkę to już w ogóle. Im więcej graczy, tym większe prawdopodobieństwo zwycięstwa oczywiście. Bo im więcej rąk do pracy, tym więcej rąk do zamordowania, tym lepiej sobie człowiek poradzi. Gra dosyć stara, ale ciągle jest dużo ludzi. Oczywiście zdarzają się trolle, czy serwery czyterskie takie, że po prostu wszystko jest za darmo. O kurde, ale co jest ze mnie? Dobra, gościu. Pa, pa. Jestem, no pusty jestem. Bardzo dobry pomysł, bo ogólnie karnistry są wybuchowe. O, super. Doskonale. Szukajmy więcej naboi. Ale to wszystko, fajnie, tu fajnie go kolega posortował. Każdy sobie znajdzie amunicję do swojej broni. I to jest bardzo przyjemne, kiedy ty możesz sobie wziąć te amunicje, które szybko potrzebujesz, szczególnie na późniejszy poziom gry, bo już mamy piątą falę. Runnerów nie ma. Trochę jest nietypowe, że... O, chyba wykraka. Uff, lepiej zabijać od razu, bo jak nie traficie, to on potem was sobie dziabnie. Kurde, epilepsja zaraz będzie przez to światło u moich widzów, że ktoś to obejrzy. Gin. No ale myślę, że gra, myślę, że ciekawie wygląda i fajnie było grać z nim. O, granat. Zanieśmy go.
Możemy sobie użyć granata, ta, tak dla zabawy. Słabo. Granat bardzo dziwnie leci, to lepiej w zamkniętych pomieszczeniach. Czego tu? O kurwa, się zesrałeś. Tekstura się zesrała. Dobra. Jezu, to przez te kurna światło jakieś. Nie wycelowałem za dobrze. Przeszkodno. Blokuje. Dobra. Gińcie, bo mnie denerwujesz. Na razie jest luźno, bo jest nas 5 osób. Muszmy mu. Gościu. Jak se nie radzi, niech podejdzie do mnie. Ładnie. Tylko ja padłem, ale dlatego, że na początku się tak łatwo dałem ugryźć, to od razu taki trochę nieszczęśliwy przypadek, ale no cóż, nie patrzą na styl, tylko na to, żeby przeżyć. Co achievementy, żeby nie otrzymać żadnych obrażeń, no ja i tak otrzymałem. Może następnym razem spróbuję takie challenge zrobić. Kurwa, Bachor! Kurno, z basenu wywaliło dziecko, kurka będzie. O kurka. Siema. Thanks, dude. Zaległy mi przemienię, to by się nic nie stało. Dobra, koniec tego dobrego. I pyk, kurka, cwaniaki. Jak ta apteczka? No, a się podleczymy. No i my jesteśmy pełni. Simonowa zostawimy. Weźmiemy jakąś inną sobie broń. Mam nadzieję, że jeszcze by zbrojowni całkowicie nie obkradli. O, tam jest zbrojownia, no tak. Ła, z światłem coś nie tak. Zbugowane jest. No co, te światło? Dobra. Lecimy do naszej zbrojowni, czy też tajnej bazy Hansa Voltera. No, przechodź, przechodź. Nie ma czasu do stracenia. TNT zawsze na propsie. Silne tu bronie są schowane. Chyba gościu tu cały dzień siedział i niósł wszystko, co się tylko da. Nawet amunicję z nich wyciągał. No dobra. No ładno, bo strzał. Oczywiście jak zwykle przeładowanie, cały magazynek, a ty tylko jeden nabój
ten wymienić. Tutaj to trzeba wymienić, żeby być gotowym. Po części pusty magazynek to nie jest dobry ten. Szczerze, wywalamy to. Niech sobie tam już biorą te zapasy. Chodźmy do tego basenu, może tam będzie ciekawi. Tam nie mamy żadnej broni ręcznej. Oho, oho, właśnie o tym gówniaku mówiłem. Trzeba uważać, czy cię nie obchodzą, bo one są ciche jak myszki. Zombie. O nie, zginął przez skrojenie. No, tu zombie jakieś się przebiły, bo nikt nie broni, tylko ja tu byłem. I bybu. I'm out of mags. O, przepraszam. Zrobimy krótkie cięcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Okej, okay, widzimy się po przerwie, spowodowana dwoma minutami, tam kolega z pracy zadzwonił. Myślę, że dzisiaj w robocie jestem, ale dzisiaj mam wolne, ha ha ha. Hu hu hu, hi hi hi. Dobra, przejdźmy na poważnie. Bronimy się, niewiele was ominęło, tak naprawdę się tylko tutaj kolega broni. Mam tutaj zombie. O ty kurde, chciałeś mi kurna podgryźć łapki? Znaczy stópki? Niestety to nie twoja broszka, tylko moja dziewczyna by mogła, znaczy co? Dobra, tak na poważnie, naprawdę przejdę do poważnego grania. Jestem poważnym, dorosłym człowiekiem. Gdzie mi tu? To jest właśnie celowanie. Dwa kile, jeden strzał. Jest to fajna animacja, że amunicja się skończyła, że pistolet jakby kręci się. Jak widzicie, próbuję snajpić, ale nie zawsze się da. Gdzie mi tu pachorze? Ogólnie to chyba tu będzie miejsce do ucieczki. O kurka. Dawaj. I don't have... Oh, you got one, okej.
Bo gościu krwawił i musi już bandaż albo apteczki. Po prawej stronie na dole macie ile mam amunicji, ile magazynku, ile mam ogólnie i jaka amunicja używa ta broń. Bo możecie na początku gry nie skumać, które to które, ale z biegiem czasu się nauczycie. O, bandaż opuścił idealnie. Przydatne. Tu jakiś zombie łazi. O kurka, ale spudłowałem. Wstyd. Nie mam amunicji przeładowania dlatego. No to zaczyna się piekiełko. Przedostatnia fala, 178 zombiaczków. Życie jak w Madrycie wręcz, bym powiedział. Nie mamy... Can you barricade here? Ogólnie przydałoby się zmienić shotgun. Dlaczego? Bo tutaj potrzebujemy full magazynka w przypadku, kiedy byśmy za często przeładowali. Oczywiście to nie ma takiej siły jak tamten shotgun, ale amunicję ma. Trochę celniejszy jest, jak widzimy, ale też nie mogę tak marnować. Niech podaje do nas spokojnie i wtedy ich wyeliminujemy. Zobaczcie, że zaraz pewnie biegający przyjdą. Więc niech trochę tutaj ich podtrzymamy. Zbierajmy to, co one dropią. To niektóre zombie dropią amunicję, czy bandaż, czy pilsy. Przydatna rzecz. Triple kill. Grenade out. Three loads remaining. Trzymamy się spokojnie. Jak na wojnie, dopóki nie pierdyknie. Dobra, lecimy. Ogólnie, jeżeli byście zaczynali grać w tę grę, to najbardziej bym wam polecił nauczyć się walczyć z broni ręcznej, bo na mapach rzadko jest broń palna. I bo my oszczędzamy też bardzo dobrze robimy, że my wykorzystujemy całą mapę, potencjał surowców, jaki możemy znaleźć. Przez to mamy no dużo tej amunicji i możemy przetrwać dużo fal. Ale jeżeli będziecie grali te cięższe mapy survivalowe, no to tam będzie większość broni ręcznej i to broń ręczna będzie waszą pierwszą i ostatnią linią obrony. Czasem trzeba mieć broń palną, żeby się móc przebić naprawdę w krytycznej sytuacji, ale bez broni ręcznej musicie się nią nauczyć, tak czy siak, walczyć. Widzę, że ty nasza strona jest jakby wyczyszczona. Kolega znalazł łuk. Mamy dwa magazynki, to nie jest dużo. Glocka sobie wezmę. Myślę, tylko ja wykorzystuję pełną ilość amunicji. Weźmy sobie. To wam pokażę, jak działa karnister. Oho, jeszcze jeden zrzut. Tylko pytanie, gdzie? Druga po drugiej stronie jest. Dobra, chodźcie, wystrzelę. Kurka. I skończyła się amunicja akurat.
nie ma. One mag remaining. Weźmy co się tylko da. Co my tu mamy ciekawego? No szczerze, niewiele. Kurna, no nie zabierajcie mi wszystkiego. No nic zostawili. Amunicja, której nie potrzebuję. 10 aż naboi. Reszta to już naprawdę. Dwieście zombiaczków. A naboi tyle co na 50, tam ewentualnie na 70. Did you find flare gun, maybe? Wstawić magazynek. No akurat broń najfajniejszego miejsca według mnie. Ale fakt jest taki, że może mnie ktoś od tyłu. Ta amunicja 9 mm jest lekka, co powoduje, że trzeba dwa razy strzelić. Dlatego ja spamię. Mamy dokładną ilość naboi. Kłanie się swemu panu. Nazbieramy ich tutaj i wtedy rąbniemy. O ty, ty mało szczyluwo ty. No je zużyłem. Bo stąd przybiegł, nikogo ty nie masz, żeby bronić. Nie mam, czym. I'm out of mags. Incoming. Someone get me some ammo. Dobra, baseball bierzemy chociaż. Flargan. Wszystko zużyte, dobra. Come on guys. That's zombies. Not here, Boralek. Dobra, to będzie ostatnia mapa, którą dzisiaj przejdziemy. Wydaje mi się, że długi wyjdzie odcinek i wydaje mi się, że idealny. Jeżeli będziecie chcieli więcej taką gierkę albo podobne gry, które po prostu typu luźne granie, no to po prostu zapiszcie w komentarzu, czy też po prostu dajcie łapeczki, czy wyświetlenia róbcie, to wtedy będę wiedział, że ludzie oglądają i będę grał w różne gry.
i ewentualnie wam je polecał, po prostu pokazywał i wy stwierdzicie, czy fajnie byłoby zagrać w taką grę. No niektóre będą kosztowały, niektóre są za darmo. A więc zacznę od No More Rim Hell, który jest za darmo i wydaje mi się, że jest to fajna, idealna gra, żeby pograć wspólnie z przyjaciółmi, taka kooperacja, ale również i samemu. Więc ja się z wami żegnam, z tej strony był Sullivan, a tutaj przyjeżdża pociąg, który nas zabierze z tego piekiełka, idą nasi przyjaciele z dzieciństwa. Akurat padł, no i cóż. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć. Thank you.